Uwaga, problem. To jest głowica od statywu i ugrzęzła przejściówka. Z małego statywu do tego. Trzeba ją jakoś wyciągnąć. Nie wiem, czy się da, czy coś się nie zepsuło. O, dobra, idzie, prosto idzie, leciusio. O, pyk, dobra, myślałem, że już to ugrzęzło na stałe, a to jest, kurczę, to jest przemyślane. Proszę bardzo. O. I to małe główienko pozwala na to, żeby z tego małego statywu przykręcić głowicę z dużego statywu. Ale dobra, udało się i już będę wiedział, jak to następnym razem zrobić, gdyby był taki problem. Dobra, mamy godzinę około 13. Ja lecę z treningiem, już się rozgrzałem. Jeszcze specjalnie do filmu się ubrałem, tak wiecie. O, proszę, profesjonalnie. Tam w tle jeszcze ostatnia lekcja. Ja już spełniłem wszystkie oczekiwania innych ludzi, ważne. I teraz mogę spełniać swoje oczekiwania, czyli lecimy z treningiem. I jeszcze chciałem tak nadmienić, w ostatnim filmie mówiłem, że będę pilnował do końca życia, żeby się rozciągać co dzień rano. No nie tak dosłownie, wiadomo, nie wiem, czy mi się to uda do końca życia, ale będę na pewno próbował. Ale chodzi o to, żebyś codziennie przynajmniej się rozciągnąć. Wiadomo, czasami się nie da czegoś zrobić, bo są inne rzeczy. Ale żeby tego pilnować, żeby to nagle nie znikło. Pierwszy raz mogliście zobaczyć mojego handstandzika, bo nie pokazuję tego, bo chcę zrobić taką niespodziankę, ale też sobie pomyślałem, że czy ja to robię dla siebie, czy dlatego, żeby pokazać innym. No i doszedłem do wniosku, że ja to robię dla siebie, dlatego wyrobane mam, czy to pokażę, czy nie. Pokażę w swoim czasie po prostu. A teraz tak akurat nagrywam sobie dzień, więc mogę to wrzucić. Zawsze będę powtarzał, trening to jest lekarstwo na wszystko, to jest coś pięknego, jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możesz robić. I to jest o tyle piękne, że możesz to robić samemu, w każdym momencie, gdziekolwiek chcesz. Jak chcesz cokolwiek. To jest piękne, że masz tutaj totalną swobodę, nic cię tu nie ogranicza. I przedwczoraj robiłem trening, tak o 20 gdzieś już. A wcześniej przez cały dzień tam sobie robiłem różne rzeczy, troszeczkę pracy i w ogóle. I przyszedł moment, gdy tam, bo wtedy montowałem film. Przyszedł moment, gdy już film się eksportował, więc już mogłem robić trening. No i głowa mnie bolała mega. Wiedziałem oczywiście od czego to, no bo mnie nic nie boli oczywiście odpukać. Po prostu się czuję zajebiście każdego dnia. Ale chodzi o to, że głowa mnie bolała od tego, że po prostu cały dzień siedziałem i robiłem coś przy kompie i nie wyszedłem za bardzo na dwór, więc strasznie mi się nie chciało tego treningu zrobić i zastanawiałem się, czy go w ogóle zrobić. Czy to nie pójdzie w złą stronę, jak go zrobię. Ale mówię, to nie jest taki ból głowy, że nie wiem, coś mi się stało, że będę chory, czy nie wiadomo co, tylko po prostu od tego, że w ciągu dnia nie miałem styczności w ogóle z powietrzem jakimś świeżym i w ogóle. Więc po prostu się wziąłem w garść i zrobiłem ten trening, zacząłem go robić, nie chciało mi się za cholerę, ale jak mówiłem, jestem mega zdeterminowany i po prostu go zrobiłem. I zgadnijcie co? No oczywiście, po treningu mnie głowa przestała boleć. I to jest piękne uczucie. Nie potrzeba żadnych jakichś tabletek czy innych dziadostw, tego to w ogóle. Nie, w ogóle nic nie brać. Ale trening to jest lekarstwo naturalne, które możesz zrobić wszędzie. W jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek miejscu i nic ci nie jest potrzebne, tylko ty. Ty sama, ty sam, nic więcej. A to jest lekarstwo na wszystko. Więc jeżeli cię boli głowa i wiesz, że to jest przez to,
że nie miałeś powietrza, w ciągu dnia się nie ruszałeś i po prostu słaby dzień, no to zrób trening. Trening jest lekarstwem na wszystko. Zapamiętajcie to sobie. A jeszcze chciałem nadmienić, że w ciągu treningu zrobiłem TikToka. Szybkie przemyślenie. Tak, zrobiłem TikToka i będę robił, starał się robić to bardzo często, ponieważ no tak jak już kiedyś mówiłem, to jest możliwość, więc trzeba to wykorzystać, póki jest to takie dostępne i tak dalej. Więc powoli się próbuję do tego przekonać, nawet ostatnio jak to zmontowałem, ten filmik krótki, to mi się to spodobało robienie, bo ja bym chciał tam robić to, co ja lubię, to kim jestem, czyli sobie mówić po prostu to, co myślę, moje przemyślenia, ale też pokazywać czy tam fotografie, czy jakieś treningi. I ważny aspekt, co bym chciał, chciałbym, żeby te, jak już dodaję jakąś tam muzykę na tym TikToku, do tych filmików, to chciałbym, żeby ta muzyka była taka totalnie z dupy, taka śmiechowa, no bo nie chcę tego brać poważnie jakby, z tego TikToka za bardzo i się tym bawić mega. I taka muzyka śmieszna, jakieś ruskie, jakieś inne takie takie wariackie i mnie to jara, taka muzyka. Śmieszy mnie to bardzo i dzięki temu się mega bawię, więc tak bym to chciał robić. Ale o tym zrobimy inny odcinek, inny film po prostu, bo to jest ciekawa sprawa, będę chciał się w to wgłębić. A już po treningu, po rozciąganiu czuję się świetnie teraz, zajebiście, no i oczywiście trzeba coś zjeść. Dobra, obiadek zrobiony. Chiński makaronik z paczki. Dobre, dobre. A przy okazji sobie jeszcze obejrzę tam jakiegoś webinara albo coś. I będę jadł w czapce. Nikogo nie ma ze mną przy jedzeniu, więc mogę sobie zjeść w czapce. Kurczę, nie rozumiem tego fenomenu. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, takiej tradycji czy czegoś, że się nie je w czapce. Nie rozumiem tego. Będę ja w czapce. Bo jak ściągnę czapkę, to będę wyglądał jak imbecyl. I taki mam teraz styl sportowy, więc czemu mam to ściągać? Nie rozumiem tego. Więc fuck it, zjem sobie w czapce. Okej, więc w sumie zrobiłem wszystko, co miałem zaplanowane. Jeszcze dużo jest czasu. Jest jeszcze jasno, proszę bardzo. Siup. Więc cieszę się, bo jeszcze można troszeczkę zrobić. Jeszcze dobijam targu na OLX-ie, ponieważ sprzedaję dużo rzeczy. Polecam każdemu. To jest taką mam rozkwinę, że zanim zaczniesz jakiś biznes, to zacznij od prywatnego biznesu, czyli sprzedaj to, co masz wokół siebie i tak to, czego i tak nie używasz, a to leży, a możesz to zmienić po prostu w przelew. Możesz to zmienić w przypływ gotówki, za którą możesz zainwestować w coś, aby zrobić swój biznes inny. Więc nie dość, że zarobisz, to jeszcze zrobisz sobie miejsce i będziesz miał mniej rzeczy, które będą przeszkadzać, które będą rozpraszać. Będziesz miał mniej rzeczy, które będą rozpraszać i przeszkadzać. Będzie więcej miejsca, same plusiki. I myślę teraz dużo nad tym, co z tym YouTube'em, jak to poprowadzić. Ale na razie przyjmuję taką taktykę, żeby po prostu robić. Ukierunkowanie na YouTubie, wybranie sobie jednej drogi, to jest bardzo ważna rzecz, bo wtedy zbierasz ludzi, którzy chcą oglądać akurat tą rzecz. Ale to jeszcze nie mój czas na to, ale próbuję, patrzę, co mi najbardziej pasuje, co ja bym chciał. No i na razie mi najbardziej pasują po prostu vlogi, czyli nagrywanie mojego My Life. I pokazywanie, jak można zajebiście się bawić i robić fajne rzeczy, będąc nikim tak naprawdę. Ja jestem nikim. I to chcę pokazywać, że będąc nikim wyjdę na duży szczyt kiedyś. Ale to jeszcze zobaczycie. Ja nic nie mówię, po prostu robię. I jak mam kamerę w ręce, to po prostu czuję taką energię i mam od razu w głowie, żeby coś ciekawego zrobić. I to jest zajebiste, bo po prostu
zamiast siedzieć i siedzieć, to mając kamerę w ręce, to wstanę i porobię jakieś pajacyki czy nie wiadomo co. No i po prostu jest od razu energia, to jest niesamowite. Jak to ustrojstwo, kurczę, powoduje u mnie energię. Jeszcze nie taką, jaką bym chciał, ale uczę się, tak? Uczę się. I dobra, koniec gadania. Dziękuję serdecznie, że dotrwałeś lub dotrwałaś do końca. Dziękuję, że poświęciliście na to czas. I za to bym chciał łapeczkę w górę i subiczka z dzwoneczkiem, bo 60% ponad ludzi mnie nie subskrybuje, a ogląda, więc trzeba to zmienić. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw subika, więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do następnych filmów. Lecimy!